te sprawy z Lee zaniedbałem moje miasto. Czas, żeby strażnik Spidey wrócił na posterunek. Tak zaniedbałeś, kurwa. Witam was wszystkich na kanale Przegryw. Oglądacie Spidermana. Odblokowano nową misję poboczną. Ja sobie porobię te misje poboczne, jak będę sam w domu. Będę się dotykał, robiąc te misje poboczne. Muszę robić jakieś misje, kurwa, czy nie? Sorry, muszę trochę porzucić gumę, więc wiecie. Come on, baby. Look at me. Look at me. Aha. Coś tu się dzieje. To ja szybko zrobię tę misję. Przed wami kolejny rozmówca poruszający niezwykle popularną kwestię. Proszę! Panie Jameson, chcę pana przeprosić. Kiedyś uważałem pana za panikarza, ale wystarczy zobaczyć, co się stało z miastem. Strach wyjść na ulicę. I tak powinno być. Przyjmuję twoje przeprosiny. Bomba. Nic z tego! Nie na mojej warcie! Proszę. Ja nie pamiętam, co tam miałem zrobić, jakie było zadanie jeszcze jedno. No. No gdzie ta bomba, kurwa, tu? I co ja mam tu zrobić? Aha, dobra. Ile? 4. No to dobra, zrobimy tak. Tu niestety musimy wykazać się tym. Tego nie możemy zamienić. 1. O kurwa, nie mamy. Dobra, to zrobimy tak. 2. Kurwa, nie. 3. Tak jest, kurwa, bardzo dobrze. Co się dzieje? Udało się. No pewnie, że się udało, kurwa, jest to super proste. Jedna z głowy. Pozostałe zapalniki się włączyły. Muszę je szybko rozbroić. Spidermanie, snajperzy! Co? Nie, kurwa! No napierdalaj. Dobra, udało się. Nie mogę zostawić snajperów, bo dobierą się do policji. No nie, no to znaczy to nie jest problem oczywiście. Okej, okay. Załatwiłem wszystkich? No kurwa, pewnie, że tak. Będzie się bomb. Dobra robota, Spidermanie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Pilnujcie się. No i co, mam tak bujać się, kurwa? Okej. Dobra. Sytuacja jest pod kontrolą. Uda się do laboratorium Otta. Kurwa, tak jest. Da się jakoś udać tam do tego laboratorium inaczej? Na przykład tu... Cyk, jesteśmy w laboratorium, kurwa, włażę i rozkazuję. I co się dzieje? Halo? Butelka Parker! Whisky. Oh yeah! W samą porę na... O nie, on się przebrał już za, kurwa, doktora Octopusa! Zaraz. Gdzie ramiona? W dupie. Wow. O kurwa, wygląda to trochę nieprzyjemnie. Jak pan... Śródczaszkowa sieć neuro. I dlaczego pan jest zrobił takie ten... ...przekaźników poniżej nanosekundy i większa niż przesyłania sygnałów w mózgu, a co dopiero do zewnętrznej... Ale dlaczego on jest zrobił taki, kurwa, że tak wyglądają jak potwory? Nikt nam już tego nie odbierze. Mhm.
to świetnie. Oj, dobra. Twoja praca nad siecią neuronową. Peter widzi, że już jest problem. Ale jeszcze ich nie przetestowaliśmy, jest tyle niewiadomych. Działa jak marzenie. No chodź, chodź, zobacz. No. To imponujące. Ale jest drobny błąd. Dobra, ja ci zaraz naprawię ten błąd, tak? Skok napięcia. Łatwo da się naprawić. Skok napięcia, okej. Okay. Znacie bajkę o napięciu? Napięciu napadło 10. Oj nie. Nie mamy już kurwa tego tutaj. Tego. To musi przejść tu kurwa. A nie, dobra, bardzo dobrze. Cyk. Dalej jest tu nie tak. Tego się nie da wykluczyć. To jest najsilniejszy, jaki jest. A, dobrze. Okej, dobra. Chodziło o to, żeby wyminusować. Dobra. Błąd krytyczny? Nie, jest gorzej niż myślałem. Ojoj, kurwa. Bieżące napięcie 8. Dobra. Już. Kurwa, ile jeszcze tego? Padaczka. Krótkotrwała utrata pamięci, zanik układu limbicznego, uszkodzenie płata czołowego. O Jezus! Niedobrze, doktorze. Doktorze? O, ma na to wyjebane, nie? Doktorze, wykryłem potencjalny problem. Patrząc dość długo, wszędzie znajdziesz problem. Ale fortuna sprzyja śmiałko. Fortune braves the bold. O kurwa, drugi jeszcze... Ja pierdolę. Czas pokazać światu, co osiągnęliśmy. Otto, sieć neuronowa nie wyodrębnia motoneuronów. To może wpłynąć na inne części mózgu, zahamowania, nastroje. Trzeba przeprowadzić więcej testów. Mam już dosyć tych testów! O nie! Po raz pierwszy w życiu nie czuję się jak nieudacznik. Czuję się sobą. Kurde, za oczywista jest ta postać. Nie jest pan nieudacznikiem. Ale może dojść do uszkodzenia mózgu. Proszę. No niestety. Odpuścił? Naprawdę kurwa odpuścił? Pojebało go? Spokojnie. Ta na pewno spokojnie. Już wkrótce. Wstanę jeszcze. Naprawię błędy. Idź. Idź. Nie martw się mną. Trochę byłem takim zabójcą prawie przez chwilę, ale okej, okay, idź sobie. No, czego się spodziewać po człowieku w golfie, no? Dziękuję, Peter. Za wszystko. Przenosimy się teraz na stację Grand Central, gdzie burmistrz Osborne składa oświadczenie dla mediów. Martin Lee jest już za kratkami. Zawsze dotrzymuje słowa danego mieszkańcom. Nowojorczycy podejmą decyzję, która może zaważyć na losach naszego miasta. Oddając głos, pamiętajcie... Rozjebiesz ten telewizor, prawda? Jesteśmy bezpieczniejsi niż kiedykolwiek dotąd. Kłamca! So fucking obvious, so fucking obvious. Nawet nie masz pojęcia, co cię czeka. O Jezus. Ale będzie masakra. Dobra. Mamy wszystko, możemy ruszać. Gdzie? Właśnie gdzie, kurwa, przełom. Mało punktów doświadczenia, niestety. Sprawdzę to, Miles. Hej, Pete. Cześć, Miles. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz po tych nowinach o Lee. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał już tam pracować, May i ja zrozumiemy. Na początku myślałem, żeby odejść. Ale mój tata zawsze mówił, że bohater to po prostu człowiek, który się nie poddaje. To prawda, zakładając, że postępuję słusznie. Ja ci załatwiłem tę pracę. Nie chcę, żebyś to robił, jeśli myślisz, że to złe.
Ci wszyscy ludzie nie są winni zachowania Martina Lee. Potrzebują pomocy, nie. A ja im jej udzielam. Tata chciałby, żebym został. Myślę, że byłby dumny. Wiem, że tak. A i Miles, ja też jestem z ciebie dumny. Wow, Peter. Gdybyś chciał pogadać, to zadzwoń. Dzięki, Pete. Muszę lecieć. May wysyła mnie po artykuły biurowe. Nara. Nuda. I co, i mam tam iść teraz? No jestem. Cyk, pyk, krach, ciach, kurwa, tym... Spider-Man przebiera się, że aż strach. Peter! Peter! Jak tam? Peter! Jakoś leci. Peter Griffin. To, że harujesz tutaj całkiem sama. Potrzebują mnie. Jak sama, kurwa, Miles jej pomaga. Jeśli czasem się nie wyśpię, to trudno. O, jaka ona jest dobra, święta jest. Po tym jak... Nie. Ale Martin, którego znam, nie był taki. Cokolwiek się z nim stało... Trochę chujową reputację miałby ten ośrodek, kurwa, po tym wszystkim. To... Jak tam sprawy z MJ? Wiesz, ona... To skomplikowane. Szczerość. Dzięki niej przetrwałam zbyt ciężkie chwile. Ale pachnie metalem ten Jack. Mieliście ciężkie chwile? Pewnie, zwłaszcza w twoim wieku. Ruchaliście się? Jesteś z nią szczery? Wie, kim naprawdę jesteś? Co masz na myśli? Nagłośniej! Chcę posłuchać! Rzecznik policji potwierdził, że to ten sam samochód, w którym przetransportowano sprzęt użyty podczas zamachu na stację Grand Central. To nie ma końca. No nie ma, ale to tym razem doktor Octopus pewnie zrobił, co? Peter? No, Peter the Cavior Eater. To był jeden z odcinek właśnie Family Guy. Family Guy to jest jedna z najlepszych kreskówek, jakie widziałem kiedykolwiek. There, all done. All right, Brian. Get ready to feel. Rozważania. Kapitan Watanabe, zostaw wiadomość. Wiadomość, Juri, kurwa, jesteś? Serio? Zadzwoń, jak odsłuchasz. Mam nadzieję, że oddech diabła wciąż tam jest. Zabezpieczony. Jeśli demony dostały pewnie się nie. Do ciężarówki, to sytuacja jest katastrofalna. Słuchaj, to nie demony, tylko najprawdopodobniej tu twój, kurwa, znajomy doktorek. Peter, więc wiesz. Do wszystkich, atak na opancerzoną ciężarówkę. O nie! Potrzebni funkcjonariusze Deep Bay. Kurwa, niedobrze. Organizator ataku bombowego na ratusz został wreszcie doprowadzony przez oblicze sprawiedliwości. To szokujące, ale za atak odpowiada filantrop Martin Lee. Porozmawiajmy chwilę o tym, jak bardzo zwyrodniałą, przypominającą Jekylla i Hyde'a osobowość trzeba mieć, by prowadzić podwójne życie tego typu. Proszę bardzo, w dupie to mam. Możesz sobie, Jameson, rozmawiać z kim chcesz, ale ja mam na to wyjebane. Sorry. No dobra, zajebali ten oddech diabła, niestety. Diabła zniknął, ale mamy jeszcze większe problemy. Rikers? Musimy się pośpieszyć. No nie! Rikers Island, kurwa! Co się stało? To był skoordynowany atak. Zaplanowany z zewnątrz. Dotknął wszystkich skrzydeł. Za pół godziny więźniowie z Rikers będą przechadzać się piątą. Nie. A co z tą tratwą? Powinno być okej. To placówka o najwyższym rygorze, z lepszą ochroną i własnym zasilaniem. Dobrze. A co z oddechem diabła? Sable się tym zajmuje. Sable. Ufasz im? No ja im nie ufam. A mam wybór? Ja nie mam wyboru i im nie ufam. O-o. Trzeba było zapiąć pas! Co za pojeb? Dobra, odcięliśmy dzięki temu chyba wyspę, co czy nie? Dobra, nowi przeciwnicy. Naprawdę ktoś chce się bić ze Spider-Manem? Cholera, dostali się do zbrojowni. To źle? Brzmi nie najlepiej. To znaczy,
znaczy, że część więźniów biega sobie z wyrzutniami rakiet. Ta, to niedobrze. Ruszam. Kurwa mać, niedobrze jest, jest niedobrze. Kurwa, ja myślałem, że Spider-Man potrafi mocniej kopać. No. Uwaga! Mówi się tam Hanson! Jest ktoś na tym kanale! Tu kapitan Watanabe. Gdzie jesteś? Na dachu! W bloku więziennym D! Próbuję przywrócić zasilanie! Jestem w miłowcu! Potwierdzam! Co tu się stało? Nie wiem! Najpierw wysiadł prąd, a później rozpętało się piechło! Trzymaj się! Będziemy u ciebie jak najszybciej! No pewnie, że się dostanę, kurwa. No dobra, załatwię was, kurwa, po prostu najlepiej na świecie. Ktoś jest za tymi drzwiami. Pyk, 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 pyk. Rozjebanym w mig. Już prawie mnie mają! Wyciągnij mnie stąd! Patrz, jak się uratowałem, kurwa, sierżancie. Łażą mi po aucie! Przejebane. No jak ich tak traktowaliście, to wam łażą. No i co teraz? O, kurwa, wielki leci. Fat Joe. Pomóż mu, a ja spróbuję włączyć zasilanie. Tak, już lecę. Kurwa, dwóch jest tu. Ła. Dobra, to ich trochę ostudzi. Muszę wszystkich załatwić. Teraz powinno pójść jak spłatka, czy nie? Czy nie, kurwa, nie pójdzie jak spłatka nigdy. O kurwa, w takiej akcji? Co się dzieje? Czy może pójść jeszcze gorzej? Zawsze może być gorzej. Uwaga, personel! Zarknięto do bloka! Spadajcie stamtąd! No kurwa, dobra, nie idzie najgorzej. Dobra robota, zostało kilka minut.
Proszę bardzo. Jeszcze tylko kilka. No przecież kurwa, napierdala mi jak zły. Dobra, zajebiście. Kradną helikopter. Co kurwa, gdzie? I co ja mam kurwa zrobić? A, no dobra. Mogę tak na przykład zrobić. Jest! No trochę zjebaliście to, chłopaki, muszę wam przyznać. Powinien on ich w te wirniki wrzucić, kurwa, naprawdę. Prawo jazdy i dowodzik, proszę! Ten Spider-Man to jest śmieszek nasz kochany. A, helikopter okay. Nie wybuchł, spoko. Sprawy są już chyba pod kontrolą. Mówisz? Oj, chyba kurwa nie. Tak, chodźmy. Może nie jest tak źle, jak się wydaje. Na pewno nie, kurwa. Lubię na pewno Yuri nie jest źle. Ale zwykle jest jeszcze gorzej, no. Niż się wydaje. O kurwa, Elektro. To było w demo chyba tego Spidermana, tak mi się wydaje. A propos wydawaniu się. Spadam! Jakby nie było! Wow. W porządku? Tak. Ojoj. Dziękujemy za przybycie! Załapiecie się jeszcze na Fireman! A skąd ma ten strój swój i tak dalej? O ja pierdolę, jeszcze z więźniami muszę się napierdalać. Dlaczego wszystkich wypuszcza? Bo jest pojebem. Pójdę do sterowni i sprawdzę, jak bardzo mamy przerąbane. Dobra, a ja dołączę do zabawy. Ona się w ogóle nie boi, kurwa, że ją zgwałcą, że coś tam, kurwa, nie? Proszę spokojnie wracać do swoich cel i zamknąć za sobą drzwi, dobra? Proszę! Kurwa. Coś jeszcze? No dobra, wszyscy. Pamiętam, jak w to grali, kurwa, w demo. Wykryto sytuację. Nie brzmi to dobrze. No dawaj, pająku, kurwa. Oj, kurwa! Rajno! No nie, to tego nie było w demie, kurwa. Obyś lubił niespodzianki, pająku! Niespodzianki, pająku! O kurwa! W więzieniu ze wszystkimi bandziorami, jakich złapałem. To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wszyscy tu są, kurwa. Możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę. Co tu się odpierdala? Znaczy to jest Sinister Six, nie? Złowieszcza szóstka. Skorpion sobie poszedł. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. No dobra, i co to wszystko? Ajajajajajajajaj. No przecież cię ścigam, kurwa. No to biegnij, kurwa. Wow, i teraz po ścianie. Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy. Nikt nigdy nie korzysta z tej opcji.
Dorwę go czy nie? Tak jest. Mam cię. Oj, chyba nie. No i sęp kurwa się pojawił. Dawno się nie widzieliśmy. No to się teraz z tobą zabawam. Sęp wygląda jakby był kurwa z tego. Z Metal Gear Solid 3. No Yuri, co chcesz? System monitoringu. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy trasy zmiali. Martin Lewis, na wolności jest 5 twoich największych wrogów. Co ty nie powiesz, kurwa? Myślałem, że mówisz poważnie. Poważnie. Muszę lecieć. Część zmierza w kierunku miasta. To obłęd. Trochę, kurwa, obłęd. No i co jest? Co ty kurwa robisz? O nie. Ale mi się udało, kurwa. Ekstra. Nie no, emocje są, kurwa, no nie powiem. Ganiaj sobie! Impreza i tak się już kończy! Ła kurwa! To jest Lech Wałęsa, ten Elektro. Jak był pojmany tam w kurwa, nie pamiętam, gdzie on był, w Arłamowie czy gdzie. Jak mój nowy kostium! A wiem. Skąd go masz? Od doktora Octopusa, co? Ten też ma nowy kostium. Wszyscy mają nowe kostiumy, kurwa, czy co? No trochę przejebane, powiem wam, kurwa, mam. No i ten też. Kurwa mać. Trochę chujowo, że tak powiem! Pamiętajcie, nie wolno nam go zabić. Co? Jeśli nie chcecie, nie musimy tego robić. Zdecydowanie chcemy! Ja pierdolę. Co ty zrobisz, Spider, teraz, kurwa? Czemu ja nie mogę sterować nim? Szkoda, kurwa. To by była dobra sekwencja, właśnie taka QTE. Nawet. Oż w dupę, kurwa, dostałem jakąś toksyną. O kurwa, grubo. Kurwa, grubo, grubo, bardzo źle. No nie, kurwa. Doktor Octopus, kurwa. Będzie się z nim całował. Jak z Kirsten Dunst. Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Nieźle. Idźcie! Znaczy, to było do przewidzenia, kurwa, też trochę, no. Nie ma tu zaskoczki jakiejś. Ale sam motyw niezły. Się nie udusił. Ojej, ona teraz pozna moją tożsamość. Co teraz? Co teraz? Norman Osborn, name you can trust. Tylko jemu możecie ufać. Norman Osborn. Bo ma Norman prawie jak normal, czyli normalny. I Osborn jak Ozzy Osborn, czyli nasz ulubiony metalowy wokalista. O nie. Który nie umie śpiewać, swoją drogą. I on to rozpierdala i nikt nie zwraca uwagi? Spoko. Nie rób tego. Te wszystkie kłamstwa. Myślisz, że to dobry pomysł? To koniec, Normanie. Czas pokazać im prawdę. Odpierdoliło doktorowi. Pamiętam, był taki komiks, że ciocia May się hajtała z doktorem Octopusem, ale jakiś pojebo... Okej.
co im się dzieje teraz? Dobrze, że miałeś maskę przeciwgazową. Zaraz odbiorę. Dobra, lecimy dalej, co tam jest? Ojoj, trochę kurwa kaszlą krwią. Tak, jasne. Mógłbyś... Dostasz to? Proszę, pewnie. Ale zapewnia, że nieprzerwanie pracuje nad skutecznym lekarstwem. W mieście wciąż panuje ścisła kwarantanna. Stable International bacznie pilnuje wszystkich strategicznych punktów. Na terenie miasta trwają walki policji i agentów Stable z więźniami Rikers oraz Tratwy. Ojojoj. Tymczasem burmistrz Osborne oficjalnie nazwał Spidermana winnym ucieczki więźniów oraz epidemii. Dlaczego, i kurwa? Za nim list gończy. No chyba go pojebało. Jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie. Odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborne zapewnia, że Oscorp pracuje... Wyłącz to! ...nad surowicą, to kurwa sam to wyłącz! ...potwierdziłyby tę tezę. Tę tezę. Oj, wkurwił się. Ach, wiedziałem, że... Krew jest czerwona, jak moje serce. Chociaż nie wiem, może jest takie też trochę niebieskie. No, pozmieniało się pewnie, co? W tym naszym Nowym Jorku teraz. Ale Spider-Man dalej hasa po budynkach. Doktor Octavius. No. Dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. I co? Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz 14 złamanych kości. Co serio? Znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sable. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczyt kopnął. Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. No. 4000 otrzymano, zajebiście. Pyk. I awans na kolejny poziom. Służę pomocą. Odblokował się kolejny strój. Grupy zbiegłych więźniów łączą siły w mieście i zajmują całe osiedla. Kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable za wszelką cenę odnaleźć Octaviusa i Neil. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Podobno stosuje wzmocnione techniki przesłuchań. Czyli tortury. O, napierd... Nie martw się, zajmę się tym. Zaliczaj posterunki Sable. I pora je odzyskać. Okej. Dobra, posterunki Sable. Świetnie. Moi ludzie namierzają... Tematyzować, ale zaczynam brać to wszystko do siebie. Postaraj się uspokoić sytuację. No dobra, tak to się można z nimi kurwa... To wszyscy? Nie. Gdzieżby kurwa? Gdzie jest jeszcze jeden? Aaaa, kurwa! Nie zauważyłem skurwiela. No dobra, no to bazę Sable rozjebałem. Czyli trzeba to... Czyli tutaj jest taki stan wojenny, kurwa, to jest jak Terminator. No dobra. Dopiero w następnym odcinku sobie z tym polecimy. Na razie tyle wystarczy. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Czekajcie, bo ciocia May jeszcze dzwoni. Co chcesz, ciociu May? Więzienia wywróciła miasto do góry nogami. Ciocia May umrze zaraz pewnie. Nic, ciociu. Jestem bezpieczny. Bardziej martwię się o ciebie. No, zupełnie niepotrzebnie. Fist to najbezpieczniejsze miejsce w mieście. Na pewno. Gorzej z naszą siostrzaną placówką na przedmieściach. W każdym razie nic nam nie grozi. I oby tak dalej. Wpadnę jak tylko będę mógł, ciociu. Kocham cię. Ja ciebie też. Skąd ten ktoś mierzy? No nieważne, dowiemy się tego w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Pa, pa.